zrobiliśmy taki przymiar do tego, do mocowania. Dałem tą blachę, znaczy blachę, no na razie to jest papier. Ta blacha będzie trochę dłuższa. Tutaj jest, o tak, wyprofilowane, żeby tutaj się to wszystko oparło. Tutaj zostawiłem trochę luzu i dodatkowo tutaj zrobiłem, że tutaj jest troszkę luzu. W sensie chodzi o to, żeby można było ten silnik jeszcze lekko przesunąć w prawo czy w lewo, bo nie wiem, czy po prostu za pierwszym razem uda mi się dobrze wymierzyć równo łańcuch z tylną zębatką. No a żeby później tego nie spawać jeszcze raz, to po prostu wystarczy tutaj zostawić tak centymetr luzu i wtedy mamy pole do popisu. Tutaj można wtedy uzupełnić to jakimiś podkładkami albo jakąś gumową podkładkę dać i będzie trzymać. Przenosimy to na blachę, no i tniemy pierwsze mocowanie. Odrysowałem szablon, ten co był tutaj zrobiony. Dodałem zapas z tego względu, że tą blachę jak wygnę, to ona się jakby troszkę zmniejszy bardziej niż ten papier. Także dałem tego zapasu gdzieś tyle. Tutaj wyszło 16 cm na 9. No to jeszcze będzie do odcięcia, tam do wyszlifowania. Na razie tnę taki prostokąt i później będziemy kombinować dalej. Odbiłem sobie z drugiej strony otwór, ale w zasadzie to wyszło, że tak jest praktycznie na środku, to teraz tutaj wywiercę otwór. Najpierw mniejszy, wtedy przyłożę, zobaczę czy to się zgrywa, jeżeli tak, to wywiercę już taki docelowy jak ma być. No i będzie. Tutaj mocowanie mam praktycznie dopasowane. Zrobiłem to przy pomocy kątówki tarczy do cięcia 1 mm i do takiej tej listkowej to do wyszlifowania tych brzegów, żeby tutaj ładnie to wyprowadzić. Myślę, że to wyszło elegancko. Teraz po prostu muszę to przewiercić i działamy dalej. Mocowanie zrobione. Zobaczcie, ma luz tutaj taki centymetrowy. Tak chciałem, bo mogę zawsze dać tutaj podkładki w środek i mam wtedy regulację prawo-lewo. Jakby się na przykład w przyszłości zmieniło z tyłu koło czy coś, to mogę wtedy lekko przesunąć ten silnik, a w sytuacji jakbym to zrobił całkowicie na sztywno, no to jedynie odciąć i spawać nowe mocowanie. A tak tutaj jest, to jest takie sobie regulowane. To chodzi o to, żeby to po prostu było pionowo. Tutaj można było to przyspawać i tak lekko nawet dopasować sobie do ramy. Przyłapię to na razie w dwóch miejscach. Wtedy po prostu to sobie wyreguluję. Ustawię prosto z łańcuchem z tyłu tą zębatkę. No i przyłapię w dwóch miejscach. Ściągnę silnik, przyspawam całkowicie i wtedy się biorę za to mocowanie. Jedno mocowanie mamy przyłapane. Tu góra i dół. Ustawiliśmy silnik tak, żeby szedł równo z zębatką tył z przodem. Jeszcze mam lekko regulację w tą i w tą stronę, także to się jeszcze dopracuje. Tutaj silnik jest tak i lekko tutaj do góry. Czyli tak patrząc tutaj, to jest równo.
W sumie to może będzie dobrze na kamerze widać w taki sposób. Wejść niżej jeszcze. O. Silnik tak jest, czyli tutaj chyba mi się wydaje, że jest równo. No i lekko tutaj to do góry. I tak powinien być. Tutaj na styk na milimetry się mieści. Ale tutaj to wykombinuję, żeby ten błotnik trochę przesunąć bliżej opony. Bo tutaj w sumie jest dosyć spora przerwa. Nie jest taka duża potrzebna. Na dzisiaj koniec, bo już kurde jest gorąco w garażu, od tego spawania też człowiek się męczy. Jutro przyjdziemy, dorobimy drugie mocowanie. Poregulujemy to, pospawam to już konkretnie. A na razie niech sobie wisi na ziperkach i niech sobie odpoczywa. Tutaj wyciąłem kawałek tego rantu, tej blachy, co tutaj jest, to tutaj będzie mocowanie szło i ono będzie szło dookoła, tak? No a ten rant by mi tylko przeszkadzał. To w żaden sposób tego nie osłabi, bo tutaj to i tak się będzie elegancko trzymać. Trzeba to teraz wyszlifować na równo. Mam sobie tutaj pilnik, ale kurde, no nie będę ręcznie tego robił. Jakie to twarde jest, kurde. Kto to takie coś wymyślił? O kurwa. Zajerało. Kabel. Jest. Ale jak elegancko.
mocowanie zrobione. Tutaj jest przyspawane z tej strony. Z tej strony to jest z całości metalu zrobione, z blachy. Tutaj mam dogięte tak, żeby, bo tam silnik szerzej wychodzi. Z tej strony. Luz jest zostawiony, żebym mógł tutaj dać jakąś regulację prawo-lewo. Tutaj mocowanie też ma luz prawo-lewo. Tutaj dodałem jeszcze wzmocnienia. Te oryginalne, co tutaj były, obróciłem trochę, przyspawałem i już jest trochę więcej oryginału w oryginale. I tak silnik się prezentuje. Tutaj łańcuch elegancko pasuje. O. Jak go tutaj naciągnę, to nie będzie opierał o wahacz, nie będzie haczył tutaj o tą osłonę. Tak jak się patrzy z tyłu, to się zgrywa. No jeszcze tutaj ten kruciec trzeba ogarnąć i wtedy można robić jakąś próbę. Póki co biorę to, ściągam silnik, muszę zabezpieczyć to jakąś antykorozyjną, żeby po prostu mi to nie porzewiało, bo szkoda. Komar już jedzie. Dobra, zaczepiony silnik. Zabezpieczyłem to na razie podkładem i farbą czarny mat, jakimś tam ochrona 7 lat. Tutaj przestawiłem trochę błotnik bliżej koła. Tutaj jeszcze jest miejsce i już tutaj nie haczy. Ale jeszcze będę musiał go troszkę przesunąć do koła, bo tutaj miejsca jest jeszcze sporo. Także mogę go jeszcze przesunąć, żeby w razie co nie haczyło mi tutaj o te śruby. No i dobra, tak to się prezentuje. Od rana tutaj działaliśmy w garażu. Także kurde, pracowity dzień. Tak się silniczek prezentuje. Z tej strony musiał troszkę wyjść bardziej niż z tej. A to z tego względu, że ta zębatka jest tak dość... No ona jest tutaj, w tym miejscu. Jakby ona była tam głębiej, no to silnik by mógł wyjść dalej, no ale w romecie zębatka była tak dosyć głęboko w silniku, silnik mniejszy był, no i to troszkę też inaczej wyglądało. Ale zgrywa się, zębatka jest... łańcuch jest ponad tym wahaczem. Także jest gitara. Co dalej? No dalej będzie walka z kruciem, z instalacją, z tłumikiem. Jeszcze kupa roboty. Ale myślę, że na ten czas, na ten film to wystarczy. Zostawcie łapę w górę. Zostawcie subskrypcję, jeśli się Wam podobało. Jeśli się nie podobało, to zostawcie subskrypcję i zostawcie łapę w górę. Wtedy dostaniecie też powiadomienie, że znowu dodałem jakiś film i będziecie mogli obejrzeć film, który Wam się nie podoba. Zawsze jakiś sposób, nie? No dobra, teraz już na poważnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!